A to teraz takie pytanie od prowadzącego tą relację. Co wy planujecie? Cześć, to Jerzy Roli, Matyna Przeszkody oraz Mateusz Mati. Siema. No właśnie poszukujemy Fidelmore. No i poszukujemy, jak znajdziemy, to będzie dalszy ciąg relacji z Igorem Wojcikiem. Znaleźliśmy drugi znak. Dobra, no to odrywaj, którą tam są stronę. Uwaga. W lewo, idziemy. Jest, i teraz jest zadanie takie, bo to jest tam. I trzeba tutaj, po tych filarach, takim rozpierającym chwytem wejść, po tym kablu, od tej lampy i przeskoczyć tam na to okno i tamtędy się wchodzi. To jest pierwszy test weryfikujący, czy zasługujemy na skorzystanie z tej sali, czy czy też mamy możliwości, żeby do niej skorzystać. Także. O, jest następna. Jest następna. Tutaj następna strzałka, ale co, tam? Pole, łyse pole, ale mam już plan. No na razie tu proste pole, ale to już jest trzeci znak, więc coraz jest lepiej. I szukamy następnego. Jest. Tam, ale pokazuję w drugą stronę. Tu! A to my już robimy drugie okrążenie dookoła tego budynku. I jak żeśmy szli, to pierwszy raz poszliśmy prosto, a wystarczyło tutaj, także dotarliśmy. Zapraszamy na relację. Idziemy na salę. Jeszcze sekretne przejście nam ten Igor pokaże. Tu? Nie. Tutaj. No, klimat jest właśnie taki. Tu mamy taki lekki urbyt. I kuchennymi drzwiami od tyłu będziemy teraz wchodzić na salę. Najpierw się pobawimy tu. O, a tutaj też graffiti w sali treningowej. Graffiti w sali treningowej. Ciekawe, czy to któryś znajomy malował. Zaraz zobaczymy, czy jakiś podpis jest. A jakby ktoś się o graffiti w swojej sali, ja też maluję graffiti, więc jakby co to? Do mnie się można zgłosić, bo ja też właśnie takie rzeczy robię. A tu mamy takie, tu się po tym biega i tam różne dziwne rzeczy można robić gimnastyczne. Gwiazdy, nie gwiazdy, nie? Gwiazdy. Ja nie robiłem nigdy w życiu gwiazdy, więc zobaczymy. Może to dzisiaj będzie ten dzień. Skoki na skrzynie, takie trochę inne challenge sobie porobimy dzisiaj tutaj. Także kto sobie porobi, ja zobaczę, jak tam mam bonus, to wiadomo, prawda? No i właśnie, nie? To było utrudnienie. Ci to bardzo dobrze jeżdżą na rolkach, to potrafią na metrową skrzynię skoczyć jedną nóż. O, to był duży zapas. Zobaczę, jak to w ogóle u mnie wygląda. Nie no, z miejsca to spokojnie. Ale co, czekaj, na jednej to byłoby... Kurde! Nie no! To spokojnie! Czekaj, jeszcze sobie spróbuję, zobaczę sprawę. Trochę trudniej? Jest to odbicie na jego bonus, nie? By było stanąć. Stop. I z miejsca. No, ale z nabiegu zrobiłem, no sam się zdziwiłem, że mogę, więc fajnie. Ale to z nabiegu właśnie, a z miejsca wiadomo, że trudno. Od razu o tyle, że jakiegoś nie ma pośredniego punktu. Dla niego bonus to bez problemu. O, jak kurczę, jak lecił sieńko, po prostu jak pióreczko, elegancko. Piórko, elegantko. Coś się tu dzieje. No
tutaj też. No myślę, że będzie można sprognozować. No, oni, że będą mogli sprognozować. Ja zobaczę się na nowo. Kamera gotowa. O! Brawo! O, jest. Brawo, brawo. Tutaj pozdrawiam Tomka, bo on pokazywał, jak bardzo Swings takie rzeczy robi, a dzisiaj tutaj na żywo takie rzeczy, więc Tomek... Wodzuka! Dobra. No, także tak, ja za kamerę po powrotem się chował. No już chodzę oraz Mateusz, Mati. No właśnie poszukujemy Petersburg. I poszukujemy, jak znajdziemy, to będzie zawsze ciągnąć i z Igorem Wojcikiem. Troszkę tam, troszkę było przeszkód, ale jakoś generalnie bardziej tym razem właśnie skoki, jakieś takie challenge zupełnie inne, żebyśmy robili. I pójdziemy teraz jeszcze na drugą salę i też jakąś równowagę sobie porobimy, też trochę nietypowo. No i nagramy może jeszcze ławeczkę z Igorem. Tylko zrobiłem tak naprawdę dwa treningi, wcześniej się wspinałem, więc miałem dobrą bazę. Poziom wspinaczki, czy siły chwytu we wspinaczce jest tak wysoko zawieszony, że no, nigdy ninja nie osiągnie takiego poziomu. Żeby potraktować jako Paul Graspera, prawda? No tutaj się da, Paul Grasper na sali pole dance. Takie rzeczy to potrafią właśnie. O kurczę. No brawo. Tutaj, po tych filarach, takim rozpierającym chwytem wejść po tym kablu, od tej lampy i przeskoczyć tam na to okno i tamtędy się wchodzi. To jest pierwszy test weryfikujący, czy zasługujemy na skorzystanie z tej sali, czy to i czy nie skorzystać. Także Mati ponownie. Paul Grasper, ale te większe odległości tym razem. Sięgam dużo dalej niż ja przechodziłem. Jest na trzecie i jeszcze przejście na tą czwartą. Brawo. Pierwszy element zrobiłem, a potem lipa. Fajne, bardzo takie wymagające, zupełnie innego sposobu myślenia o równowadze niż takie spokojniejsze rzeczy jak na OTR-ze. Tak.
ważne challenge związane z ninja, no to właśnie nie można się zawahać przez chwilę, tylko właśnie szybko do przodu trzeba. Bo jak się jest szybko do przodu i czasem się popełni błąd, to siłą rozpędu można dolecieć do końca, a jak się jest powoli, to się nie doleci. Teraz ja idę i ja mam tutaj pewien bardzo teoretyczny pomysł, taki byłem mądry, jak widziałem, jak ludzie przechodzili grzybki w programiach, to tam był taki tip, że one jak się stanęło tak pod kątem, to się blokowały w pewnym momencie. No i tutaj teoretycznie też można by spróbować, że jak się stanie pod kątem, to się zablokuje. No, zobaczymy. Thank you.